To dzisiaj jest niedziela, jak obiecałem, w zeszłym tygodniu dał radę. Dziś przyrządzę osobiście takie też danie, prawda, na przyjęciach, na stypach, na weselach. A ja dzisiaj będę robił w domu zrazy, prawda, zrazy. Są różne gatunki mięsa, jest, można zrobić z wieprzowiny, można zrobić z wołowiny, a ja mam mięsko, proszę Państwa, indycze, z indyka. Także postaram się jak najszybciej, w skrócie to zrobić. Dwa zrobimy. Podkładamy. Potrzebna będzie taka nie trzepaczka, tylko taki tuczek. I musimy, prawda, rozklepać. Ja lubię takie bardziej płaskie. Spieczone. Niekrwiste. Proszę. Ciach. I bierzemy drugi kawałek. I również rozklepujemy. Zrazy. Nasze polskie dobre zrazy. Musi być to rozklepane. Także mówię, uwielbiam zrazy. Tyle starczy. Proszę, rozklepamy. I teraz, proszę Państwa, podstawowe rzeczy każdego kucharza to są odpowiednie, prawda, nie przyrządy, tylko składniki. I teraz, a Państwo słuchają, pieprzymy. Tylko pieprzymy nasze przyszłe zrazy. Może kamera tutaj, o. Pieprzymy ciach, dodajemy soli, uwielbiam zrazy, ostatnio byłem też na weselu, to bigos, zrazy i w niedzielę miód malina. Tak, teraz proszę Państwa, to za chwilkę, to mam taki prosto swojski wędzony boczek, pychota. Miód w gębie i kroimy kawałeczek, może dwa, żeby nasze zraziki, prawda, odpowiednio nie nadziać, tylko żeby takie były pełne koniuszki. Proszę, ciach. I proszę Państwa, o, może kamera się zbliży, na razie tu, i to może jeszcze kawałeczek, swojski boczek, nasze polskie, prawda, zrazy, tą skórkę może też weźmiemy, żeby nikomu w gardle nie zostało, proszę. Ale to nie wszystko, proszę Państwa. Nasz boczek odkładamy. Teraz, proszę Państwa, bierzemy, mam takie dwa, ogórek kiszony. Ja zawsze te końcówki tutaj odcinam. I również, proszę Państwa, będziemy nasze niedoszłe, przyszłe zrazy nadziewać ogórkiem kiszonym. I tu również może dwa ogóreczki. Ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach. Niektórzy lubią więcej. I mamy teraz jeszcze dwie cebulki. Czerwona i biała, zwykła. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Dobra, bierzemy białą cebulkę. Dobra, szkoda czasu, bo obkrajamy naszą cebulkę. W oczy pali do naszych zrazów. Także na niedzielę każdemu polecam, proszę Państwa, takie zrazy własnoręcznie robione, niekupione. No trochę jest zachodu w tym, żeby to zrobić, ale po prostu uczę się. Także, ale nie kroimy cebuli
tylko takie, o! Takie kawałeczki. Mogą być mniejsze, mogą być większe. Z dwóch stron, proszę Państwa. I tu może jeszcze jedną cebulkę do naszych zrazików. W niedzielę miód w gębie. Najgorzej będzie zawijanie, ma zawsze z tym kłopot. Bo to potem te wszystkie składniki, prawda, uciekają. Proszę. Jest boczek, jest ogórek, z indyka mięsko, pieprz, sól. Teraz, proszę Państwa, będzie punkt kulminacyjny. Gaz drogi, ale ja mam zniżkę jako listonosz. Zmniejszę gaz, tylko mówię, to trochę potrwa. I tu mam takie szpikulce, widzicie Państwo, takie do nadziewania. Tylko można również albo nitką związać. I teraz chodzi o to, żeby to mi nie uciekło. Tylko nie za okno, tylko może kamera to pokaże. Teraz to trzeba odpowiednio tego zrazika. O! No teraz to ładnie wyszło. I teraz trzeba go odpowiednio, prawda, nadziać. Można użyć jednego albo dwóch. Po prostu, żeby te nasze składniki ze środka po prostu nie uciekły. Zaraz, może zrobię inaczej. Tu ciach, może z tej strony. O, proszę, jest nadziany. Tylko tego drutu potem nie będziecie Państwo jedli, prawda? I teraz ten drugi, więcej nie ma tych. I zawijamy naszą zawartość. Prawda, o, ciach, proszę. No wygląda prawie jak zrazy, bo to są zrazy. I teraz odpowiednio tutaj nakuwamy. Ciach. I drugi. Może z tej strony. No to jest zawsze kłopot z tym, proszę Państwa. Tak może być? Może być, bo więcej tych szpikulców nie mam. I teraz, proszę Państwa, patelnia już jest podgrzana. Tylko można jeszcze zrobić zasmażkę, również z mąki, z wody. Ale to mięsko indycze można również tylko na smalcu. I tak jak, prawda, kotlety schabowe będziemy opiekać na kolor złocisty. Coś podobnego, jaki kolor ma mój rower. No. Ładnie rozmaserujemy naszą, prawda. Można dodać olej. Czuć już skwierczenie. I za chwilkę, proszę Państwa, będziemy, aż będzie bardziej parzyć. Jeszcze tu nie śmiałem. O, tu mam jeszcze jeden. O, jeszcze mam. O, super. Może na pewności jeszcze nadziejemy to z tej strony. O, tak. I jeszcze jednego. Po prostu nie mam wprawy w nadziewaniu. Żeby nam to nie uciekło. Dodamy troszkę, prawda, smalcu jeszcze troszkę, szybciutko. I zaraz będziemy... Oła! O, już jest. I teraz... Acia! O, i teraz, proszę Państwa... O, wkładamy, tak jak kotleciki, klopsy mielone, proszę Państwa. I teraz chodzi o to, żeby nasze te zrazy zmieniły, prawda, kolor. Także mówię, można to również przykryć. Oczywiście można przykryć, zadusić. Ale ja tego nie będę robił. Szybciutko widać.
taki kolor właśnie dostawają. Te drugi, bo to strasznie pryszcze. I w zależności, o, widzicie Państwo, już dostaje rumieńce. Także chwilkę to troszkę potrwa. I z raziki ziemniaczki będą, prawda, już ustrugane. I takie nasze polskie zrazy z raziki w niedzielę można, prawda, wykonać. Także mówię, mam tutaj więcej tych, jak to się nazywa fachowo, żeby to zawartość nam nie uciekła. No tylko mówię, teraz czekamy, aż to, prawda, dostanie rumieńców, żeby to doszło do siebie, ale te zrazy oczywiście mają do siebie dojść. No tak jak mówię, tak jak kotlety się smaży, prawda? Także mówię, można jeszcze to zadusić, zasmażkę dać dzwonką, ale tego typu właśnie z indyka mięsko, tu się dowiedziałem, że nie trzeba zasmażki robić, a można. Tak to mówię, można to również, nie wiem, no. Tak to można również też, prawda, że zasmażką zadusić, żeby to się szybciej, prawda, opiekło. No trochę to potrwa, ale tak w skrócie, a jak czasu nie starczy, prawda, to Państwo na pewno dokończą. O, taki kolor z każdej strony, prawda, taki złotawy, poprzekładać, to jest kwestia 10-15 minut. No i wtedy co, wyłączamy, nakładamy na talerz. No ja już nie będę może dłużej Państwu tego tłumaczył. Także mówię, kwestia 10-15 minut, aż dostanie kolor. No i to będzie wszystko, no, o. Także mówię, nie chcę Państwu czasu zabierać. Tylko tak pokrótce chciałem pokazać, jak takie nasze polskie zrazy, prawda, się wykonuje. Mięsko, ogórek, cebulę, boczek wędzony. Rozklepujemy, jak pokazywałem, wkładamy cebulkę, pieprzymy, solimy, zawijamy. No i tutaj takimi właśnie drucikami, nie wiem jak to się fachowo nazywa, i pieczemy, aż dostaną odpowiednich, prawda, rumieńców. I to jest wszystko. Także ja to zaraz skończę, nie będę Państwu zajmował czasu. Mówię, 10-15 minut, już tam takie, o, widać, że już dostają rumieńce. I co, proszę Państwa, ja kończę swoje. No i życzę Państwu smacznego. I to by było na tyle. Jak to mi wyszło, to Państwo ocenicie. Nie chcę Państwu czasu zabierać. Także tutaj troszkę jeszcze postoję, nic się nie rozwala, jak widać, prawda? A to może jeszcze pokażę, o, coraz lepiej to wygląda. O, widać, o, tak jak kotlety i klopsy. No i co, smacznego życzę Państwu. Dziękuję za uwagę.